opowiadam o naszym zespole, o naszej reprezentacji w futbolu, o naszej dyscyplinie. To jest moja pasja. Opowiadam o wartościach. Natomiast to, jak oni to odbiorą i co z tego sobie wezmą dla siebie, to już zależy właśnie od nich samych. Nie chcę im nic narzucać. Nie chcę im coś mówić, że to jest najlepsze rozwiązanie, czy że tak powinno być wszędzie. Nie. Każdy z nas jest inny. My jesteśmy inni. Oni też są, słuchacze też są inni, więc też są wrażliwi na różne rzeczy. Więc zachęcam je do tego, żeby wybrali sobie jedną rzecz, czy jedno słowo, czy jeden cytat, jedną wartość, którą oni stwierdzą, że ta wartość im się przyda. W życiu może się przytrafić bardzo wiele i nieważne co to będzie, to trzeba sobie z tym poradzić w jakiś sposób. Każda sytuacja tak naprawdę może nas wzmacniać i sprawiać, że będziemy stawać się lepszymi, albo nas osłabić, i to my decydujemy o tym, co z tym zrobimy. Myślę, że na pewno bardzo skorzystam z tego spotkania i właśnie te wnioski, które wyciągnąłem, przydadzą mi się w późniejszym czasie i myślę, że dzięki temu będę nie tylko lepszym zawodnikiem i będę się lepiej rozwijał, ale będę też lepszym człowiekiem. Chciałem im pokazać, jak, na co zwrócić uwagę w funkcjonowaniu zespołu, jak ważna jest komunikacja, jak ważna jest wiara w cel, jak ważna jest każda osoba w zespole. Zarówno w jednym i drugim ćwiczeniu, to też o tym rozmawialiśmy z chłopakami, że każdy uczestnik był ważny. Nie było zadania mniej lub bardziej ważnego. Każdą czynność, którą trzeba było wykonać, ona miała wpływ na końcowy cel. I generalnie pokazanie takiej zespołowości, że tylko razem jesteśmy w stanie osiągnąć cel, a nie pojedyncze jednostki, nie samemu.